Mike Rogers i Omar McLeod, czyli płotkarz z razowym sprinterem na pierwszej zmianie spotykają się. Startowali. Rogers ma przed sobą McLeoda. McLeod bardzo dobrze. Rogers też. Teraz będzie zmiana Rogersa z Gatlinem. Gatlin biega świetnie na tej zmianie. Gatlin w sztafecie jamańskiej Porte. Potem Johan Blake. Na razie Jamajczycy, Amerykanie równo. Jamajczycy. Jaka zmiana amerykańska? Jamajska trochę wpadli na siebie, ale Jamajczycy, Amerykanie będzie zmiana na ostatnim. Tymi również Brytyjczycy świetnie. Zobaczymy, jaka zmiana Bolta będzie z Blake'iem. Bolt na drugim miejscu, na trzecim. Teraz walka. Kontuzja, niestety kontuzja. Usaina Bolta. Dramat w sztafecie jampońskim. Mniejszy dwóch głowy Brytyjczycy przed Amerykanami. Ale tam dramat. Usain Bolt z kontuzją. Chyba zerwany, naderwany mięsień z głowy uda, bo to było typowe. Szkoda, szkoda, szkoda. Tej wielkiej kariery, no wielki dramat przy takiej publiczności. Brytyjczycy oczywiście szaleją z radości, bo na ostatniej zmianie Mitchell Blake, oni wygrali przed Amerykanami. Natomiast tutaj było, no tutaj stał się wielki dramat. Do ostatniej zmiany. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Jamajka. Bolt odebrał pałeczkę ze stratą jakiegoś metra, półtora i właściwie wydawało się, że na tych ostatnich metrach będzie wielki pojedynek, bo Bolt sądzę, że dogoniłby grupę, no dwóch sprinterów, sprintera brytyjskiego i amerykańskiego na tych ostatnich zmianach. Tam mieliśmy Colemana, tak, i w Wielkiej Brytanii Mitchell Blake. Ale nie dogonił. Coś się stało. Nie wiem, no to ludzie nie na pewno nie tak. Głównego. To tak typowy, wiesz, sposób, że to nie ma w ogóle żadnych innych możliwości. No natomiast on bardzo co? On przyłożył bardzo mocno, chciał szybko odrobić tę stratę. Może tam zmęczenie, no nie wiem, w każdym razie na pewno jakiś uraz mięśnia głowego. Nie tak, chyba nie wyobrażał sobie takiego końca. Tak? Scenariusze pisze życie. Mówiliśmy do kilku. Tak, oczywiście, no to jest typowa, to jest klasyka sprinterska. On miał sporo kontuzji, nie miał jakichś wielkich kontuzji. Myślę, że jakieś włókienka po prostu poszły. To nie ma jakiegoś zerwania, jakieś naderwanie parę włókienek. Chyba nawet nie skurcz, bo to nie padłby tak, bo skurcz miała, zdaje się, Miller i Boona w biegu na 400 metrów, ale potem na drugi dzień już biegała. Pewnie skurcz chyba poszły. No szkoda, wielka szkoda. Nie widzieliśmy wielkiego pojedynku w ostatnim biegu. Ten ostatni bieg Bolta okazał się biegiem z kontuzją, takim z wielką dramaturgią. No,